Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Komendą Wojewódzką Policji przeprowadziła postępowanie. Zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli dotyczy to przestępstwa korupcyjnego, które miało mieć miejsce w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. W dniu wczorajszym przedstawiono zarzut podejrzanemu. Jest to jeden z funkcjonariuszy publicznych zatrudniony w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Przedstawiono zarzut. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, złożył wyjaśnienia. Decyzją prokuratora został złożony wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy. Sąd podzielił tę argumentację i w dniu dzisiejszym zastosowano areszt wobec podejrzanego. Za przestępstwo to grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Była to jedna z okoliczności poza matactwem procesowym, obawą matactwa procesowego, która została uwzględniona przez sąd przy zastosowaniu tymczasowego aresztowania. W dniu zatrzymania dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego był na zwolnieniu. Na tym stanowisku pracuje od 2019 roku. My jako Lubuski Urząd Wojewódzki ściśle współpracujemy z organami ścigania i realizujemy te elementy, o które organy ścigania nas proszą, m.in. udostępnienie dokumentów. I na tę chwilę o tym mogę mówić.